Uroda ma wielką moc. Poczta. Żurnal Mód i Urody. Sudoku. Więc to taki jest sekret nieziemskiej urody. Ale to jest fajowe. Gdy ktoś nigdy się nie zmienia, to wychodzi na jelenia. Ty wyglądasz tak zwyczajnie, nudno i przewidywalnie. Nie kochają cię, nie podziwiają cię, ale jest sposób na cudowną zmianę losu. Gdy się pięknie umalujesz, włos lokówką potraktujesz, wygląd jak marzenie możesz mieć. Makijażem to jest pewne, z żaby zrobi się królewne. Znowu wszyscy będą ciebie chcieć. Przecież tak starałam się, nie wiem co mi poszło źle. Wytłumaczcie mi dlaczego, przypominam coś takiego dziwacznego i nawet strasznego, że aż się boję, kiedy tak przed lustrem stoję. Malowanie mi obrzydło, bo wyglądam jak straszydło. Odechciało mi się śmierdzę brać. Grupa warstwa makijażu zjada cały wyraz twarzy, bo we wszystkim miarę trzeba znać. No i co tak siedzisz? Tyle urody trzeba sfotografować. Zajączku, też chcesz być taki ładny?
Czarodziejka. Salon urody. Uroda ma wielką moc. Słodkie życie. Pobudka. Hurra na ryby. Obudziłeś się już, a ja do ciebie wpadłam na śniadanko. Ryby biorą. Jakie znowu ryby? Najpierw nakarm dziecko. Słodkiego. Nie moja wina, że mam ochotę na słodkie. Koniec. Już po rybach. Cukier. Aha! O nie, ja bez słodkiego nie pójdę. Aha! I znów wszystko muszę robić sama. Ach, słodyczy nigdy dość. Wracaj do domu. Podjadają dzieci, a ślizaków w zębach słychać chrup. A każdy malec chętnie ci to powie. Dla rosnącego dziecka samo zdrowie. Wcinać czekoladę oraz miód. Dorośli krzyczą, że zęby psują się. To przecież bajki i każdy o tym wie. Tylko tracą czas. Nas. Ha! Ha!
gorzko płaczę, czy jeszcze uśmiech kiedyś swój zobaczę. Skoro boli, to niedobry znak. Łzy płyną ciurkiem, stukają niczym groch, a ból przewierca, świdruje także och. Dentystę wezwać czas, niech ratuje nas. Dzieci małe i te większe, trochę starsze i młodsze. Jak będziecie myły zęby, życie będzie dużo słodsze. Dzieci małe i te większe, trochę starsze i najmłodsze. Jak będziecie myły zęby, o, życie będzie dużo słodsze. O, coś na śniadanko. Słodko żyć też trzeba umieć. Raz w roku. Ja też niedługo mam urodziny, więc nie zapomnij. A o prezentach nie zapomnisz? A jak zapomnisz, nie szkodzi. Ja przypomnę. Zostało 180 dni. Widzę, że pamiętasz o moich urodzinach. A to lista prezentów. Wszystko to, co chcesz mi podarować. Pamiętaj, pamiętaj i nie zapomnij. Lista, prezenty dla Maszy. Kwiatuszek maleńki, koteczek puszysty, żółwik diamentowy, skrzynia na skarby. Tak się jakoś dziwnie składa. Zostało 100 dni. Zwykłe dni są cały czas. Zaś urodzin dzień przypada w całym roku tylko raz. I nie możesz się doczekać, żeby wreszcie móc zaśpiewać. 100 lat niechaj żyje ja, 100 lat niechaj żyje ja. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyje ja. A tak rzadko dzień ten bywa, niechaj to nie dziwi cię, żeby wszyscy przyjaciele przygotować mogli się, by prezenty ci kupili, śpiew choralny przećwiczyli. 100 lat
Wszyscy pamiętają? Nikt o niczym nie zapomniał? Żyje nam! Jutro! Jutro są moje urodziny! Zaraz przyjdą z życzeniami, zaraz mi dadzą prezenty. A wszyscy gdzie? No, przecież nie mogli zapomnieć! Na pewno wszyscy są u Misia i tam czekają! Oto jestem! Czyżby jednak zapomnieli? Chłopaki! Nie zapomnieliście o czymś? No jak to tak można zapomnieć? Jak to możliwe? I tu nikt nie pamiętał! Oj! Oj! Aj! Oj! Oj! Ale mam urodziny! 100 lat niech żyje! Najfajniej to by było mieć przyjaciół całą moc. Urodziny obchodziłoby się wtedy w każdą noc. W kółko by się świętowało, z przyjaciółmi tak śpiewało. 100 lat nie zapomnieliście! 100 lat niechaj żyjesz ty, 100 lat moi przyjaciele, 100 lat niechaj żyją mi, 100 lat niechaj żyję ja. 100 lat niechaj żyjesz ty, 100 lat moi przyjaciele, 100 lat niechaj żyją mi, 100 lat moi przyjaciele, 100 lat niechaj żyją mi. Kto się nie schował, ten gapa. Poczta. Krzyżówki. A krzyżóweczki poczekają. Lecz się schowaj! Pałka za pałka, 2 kije. Kto się nie schowa, ten kryje. 1, 2, 3, 4, 5. Szukam! Kto się nie schował, ten gapa!
Oj, będzie zaklepane, będzie zaklepane. Znaczy co, znowu ja szukam? No dobrze już, dobrze, idź się schować. Ja liczę, pałka z pałka dwa kije, kto się schowa, ten kryje. Szukam! No dobrze już, dobrze, pałka z pałka dwa kije, kto się schowa, ten kryje. Szukam! Kto się nie schował, ten gapa! Misiu, nie potrafisz chować. Trzeba cię nauczyć. Znalazłam! Misiu, znowu cię znalazłam! Misiu, znowu cię znalazłam! Misiu! Znalazłam, znalazłam! 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 Wieczór filmowy. Misiu, ja chcę na spacer. Misiu, nudzi mi się.
może sami zrobimy film? Scenariusz. A co? Bez scenariusza się nie da? Inni robią bez. Już dobrze, dobrze. A o czym ten film? I kto takie nudziarstwo będzie oglądać? Nie, taki film nam niepotrzebny. O, o tak trzeba. No to ja rozumiem. To jest film. Ci dogodzić. Mission Impossible. Masza i Niedźwiedź. Pierwsze spotkanie. No i to ja rozumiem. Oto film. Trzy najważniejsze elementy filmu to scenariusz, scenariusz i jeszcze raz scenariusz. Jeden z największych. Chodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon.